Bogu niech będą dzięki za cudowną Jego łaskę oraz przywilej bycia na tym miejscu przy stole Bożego Słowa. Nie ulega wątpliwości, że czas, w którym przypadło nam żyć, jest czasem ze wszechmiar wyjątkowym, jedynym w swoim rodzaju. Jest to czas, który Słowo Boże określa czasem końca i który już niebawem doprowadzi nas do finałowego wydarzenia wielkiego konfliktu wieków. Powrotu Jezusa Chrystusa na Ziemię. Jest to też czas, który niewątpliwie testuje nasze dusze, a w szczególności testuje naszą wiarę. I możemy być pewni, że każda kolejna próba będzie bardziej intensywna, a wiara każdego z nas, bez wyjątku, wypławiona zostanie w ogniu doświadczeń. Mimo wszystko jednak. Nie jest to czas, w którym ostatki ludu Bożego mogłyby sobie pozwolić na lęk, bojaźń czy wręcz tchórzostwo. Dlatego też Ten, który nas powołał i przeznaczył, aby dźwigać sztandar Ewangelii przed wszystkimi narodami, pragnie nam dodać dziś otuchy i zachęcić słowami, które niegdyś skierował do Jezułego. Bądź tylko mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj, bo Pan, Bóg Twój, będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Lud Boży, kochani, cechuje to, że podąża za barankiem, dokądkolwiek On go prowadzi, a idąc za Nim, nie boją się i nie lękają. Wręcz przeciwnie, są mężni i pełni mocy, bo wiedzą, za kim podążają i bezgranicznie Mu ufają. Ellen White swym natchnionym piórem napisała swego czasu takie oto pełne otuchy i nadziei, słowa: Bóg pamięta o tych, którzy rozmyślają o Nim, spotykają się i działają. On ich uchroni od wielkiej pożogi. W jego oczach są bardziej drogocenni niż perły. Niewątpliwie, drodzy, Czas wielkiej pożogi nieuchronnie nadciąga, a im bliżej jesteśmy tego czasu, tym bardziej powinniśmy koncentrować naszą uwagę na obietnicach takich jak te, które teraz czytaliśmy. Obietnicach, w których Pan zapewnia nas o swojej nieustającej ochronie. A teraz już przenieśmy się do starożytnego Babilonu. Jest rok 594, przed naszą erą, a to oznacza, że od pamiętnego snu, w którym Bóg wymalował przed oczami króla Nabukadnezara panoramę dziejów, upłynęło 9 lat. Teraz, w blasku zachodzącego słońca, król Nabukadnezar siedzi na jednym z tarasów swojego pałacu i zastanawia się, czy rzeczywiście losy świata, w tym także losy jego imperium, muszą się potoczyć według scenariusza który przygotował Bóg Daniela owego niewolnika z Judei a może by tak zmienić coś w tym boskim planie myślał nabukadnezer może udałoby się zrealizować nieco inny plan przyszłości plan który byłby spełnieniem marzeń nie tylko jego samego ale także jego przodków spośród których Najbardziej znaczącym i odnotowanym w historii był niewątpliwie Nimrod. Aby uchwycić pełniejszy obraz wydarzeń i zrozumieć, czym kierował się Nabukadnezar, cofnijmy się na moment w przeszłość. Kilkaset lat po potopie na równinie Synar doszło do najbardziej spektakularnej manifestacji buntu przeciwko Bogu. Właśnie ów Nimrod, potomek jednego z synów Noego oraz jemu współcześni, rzucają Bogu wyzwanie i podejmują śmiałą decyzję. Zbudujmy sobie miasto i wieżę ze swoim szczytem w niebiosach i uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po ziemi. Innymi słowy, nikt nam nie będzie mówił, jak mamy żyć. Wręcz przeciwnie. Będziemy żyli tak, jak nam się podoba, a Bogu nie pozwolimy, aby kolejny raz zniszczył nas wodami potopu. W tym celu musimy po pierwsze trzymać się razem, po drugie musimy zbudować sobie miasto, i wreszcie po trzecie musimy zbudować wieżę tak potężną i tak wysoką, aby sięgała chmur. Ona będzie naszą wieżą obronną na wypadek, gdyby Bóg Jahwe raz jeszcze chciał nas zniszczyć wodami potopu, a jednocześnie będzie symbolem naszej od niego niezależności. To właśnie Nimrod oraz jemu współcześni stworzyli ideę scentralizowanego świata, w którym polityka, ekonomia oraz religia tworzą nierozerwalną jedność, a jednocześnie świata, w którym jest miejsce dla wielu kultów, za wyjątkiem kultu Boga Jahwe, czyli kultu jedynego, prawdziwego i żywego Boga. Tym samym Babilon od zamierzchłych czasów stanowi polityczno-religijny system przeciwny Bogu. Doskonale znamy tę historię i wiemy, że Bóg, który miał zupełnie inny plan na przyszłość, ostatecznie, w bardzo spektakularny sposób pokrzyżował ich zamiary i nie dopuścił do realizacji tej nacechowanej buntem idei. Jednak sto lat po nieudanej próbie zbudowania wieży Babel na tej samej równinie Synar, rozpoczęto budowę miasta, które budowniczowie nazwali Babilonem. Miasta, które z czasem stało się największą metropolią starożytnej Mezopotamii, a jednocześnie stolicą supermocarstwa babilońskiego. Mocarstwa, którego niewątpliwym celem było urzeczywistnienie marzenia swoich przodków, marzenia o jednym świecie z jedną władzą centralną oraz z jedną uniwersalną religią. Religią, w której jest miejsce dla wszystkich kultów, wierzeń i bóstw. Tak więc w granicach miasta znaleźć można było całe mnóstwo świątyń poświęconych wielu różnym bóstwom. Nic też dziwnego, iż z czasem Babilon zaczęto określać bramą bogów. Jeśli jednak ktoś myśli, że Babilon, miejsce wielu kultur i religii, gdzie pozornie panowała wolność religijna i każdy mógł swobodnie praktykować swoją wiarę, było idealnym miejscem do życia, to się bardzo myli. Albowiem bycie częścią tej ekumenicznej społeczności uwarunkowane było tym, że akceptuje się pewne wspólne wartości oraz fakt że widzialną głową tej nowej formuły religijnej jest władca Babilonu, który żądał dla siebie boskiej czci. Taki zaś układ wymuszał na wszystkich gotowość do bardzo niezdrowych duchowo kompromisów. Najlepszym tego przykładem jest powszechnie znana historia. Trzech hebrajskich młodzieńców, którzy właśnie w Babilonie, na równinie Dura 2600 lat temu stanęli przed niełatwym wyborem. A zatem mamy rok 594 przed naszą erą. Babilon wówczas posiadał już status światowego imperium i był u szczytu swej potęgi i chwały. Pod przywództwem jednego z najwybitniejszych władców starożytności, króla Nabuchodnezara, Babilon sprawował kontrolę nad niemal całym ówczesnym światem i wydawało się, że owo marzenie o jednym w świecie w zasadzie spełnia się właśnie teraz na jego oczach. Trudno więc poniekąd dziwić się na który z ludzkiego punktu widzenia w żaden sposób nie potrafił sobie wyobrazić, że to gigantyczne złote imperium, które zbudował i z którego był tak bardzo dumny, może jednak w końcu przeminąć. W głębi duszy zmagał się z myślami i szukał odpowiedzi na pytanie. Czy nadal konsekwentnie realizować marzenie swoich przodków i własne o jednym niepodzielnym świecie z Babilonem w centrum, czy też zaakceptować plan Boga Jahwe oraz jego scenariusz wydarzeń, które ukształtują przyszłą historię tej ziemi? Ostatecznie, przekonany, że jego bogowie wesprą go, wybrał opcję pierwszą, a decyzję swoją. Postanowił przypieczętować w bardzo spektakularny sposób. Czytamy o tym w księdze proroka Daniela, rozdziale trzecim, począwszy od wersetu pierwszego. Wówczas król Nabukadnezar sporządził złoty posąg o wysokości sześćdziesięciu łokci, a szerokości Sześciu łokci i kazał go ustawić na równinie dura w prowincji babilońskiej. Następnie nakazał król Nabukadnezar satrapom, namiestnikom, rządcom, radcom, skarbnikom, sędziom, prawnikom i wszystkim zarządcom prowincji zebrać się i uczestniczyć w poświęceniu posągu wzniesionego przez króla Nabukadnezara. Zebrali się więc satrapowie, namiestnicy, rządcy, radcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i wszyscy zarządcy prowincji na poświęcenie posągu wzniesionego przez króla Bukadnezara, i ustawili się przed posągiem, który wzniósł król Nabuchadnezar. Herold zaś obwieszczał donośnie Rozkazuję wam, narody, ludy i języki, w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, cytry, lutni, harfy, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabukadnezar. Kto by zaś nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, cytry, lutni, harfy, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów, wszystkie narody i ludy padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król na A zatem jesteśmy teraz na odległej o pięć kilometrów od Babilonu równinie Dura. Na której król Nabukadnezar rozkazał zbudować swoiste sanktuarium, a w jego centralnym miejscu umieścić olbrzymich rozmiarów posąg. Posąg, który w ogólnym zarysie miał być podobny do tego, który zobaczył we śnie, wszakże z jedną bardzo ważną i wielce wymowną różnicą. Otóż jego posąg z założenia miał prześcignąć boski wzorzec. Tak więc zdecydował, że jego posąg będzie wykonany w całości, to jest od głowy aż po stopy, ze złota, najwspanialszego i najcenniejszego kruszcu. Posąg ten w wizualny sposób miał wyrazić sprzeciw króla Nabukadnezara wobec Bożego scenariusza przyszłości, a jednocześnie ukazać jego wewnętrzne przekonanie, że to Babilon będzie owym niezniszczalnym królestwem, które unicestwi wszystkie inne królestwa, a samo ostoi się na wieki. Babilończycy, choć przyzwyczajeni do ogromnych figur swych pogańskich bóstw, nigdy wcześniej nie wykonali czegoś tak imponującego i majestatycznego jak ten, mierzący 27 metrów wysokości i niemal 3 metry szerokości, wspaniały monument. Nic więc dziwnego. Że w kraju powszechnego bałwochwalstwa ów majestatyczny posąg symbolizujący chwałę Babilonu miał zostać poświęcony jako obiekt kultu. Jednak przepych kultyczny nie lubi samotności, ponieważ wówczas zamiera. Musi mieć tłumy jako pożywkę, na której może się rozwijać. Nabukadnezarowi nie wystarczyło, że sam ulegał bałwochwalstwu, czcząc pogańskie bóstwa. Pragnął, aby czynili to również wszyscy urzędnicy i mieszkańcy jego imperium, i to pod groźbą najsurowszych kar. Tak więc wszyscy mieszkańcy jego imperium. Dobrowolnie bądź pod przymusem mieli wykonać jego rozkaz i uczestniczyć w ogólnobabilońskim, kultycznym zgromadzeniu i w konsekracji posągu jako przejaw jedności, zarówno państwowej, jak i wyznaniowej Babilonu. Jest rzeczą oczywistą, iż tego rodzaju postawa była przejawem polityczno-religijnego totalitaryzmu, a tym samym. Była daleka od ideałów wolności, sumienia i wyznania. Dekret na sprawił, iż równina dura w dniu konsekracji stała się miejscem, na które przybyli przedstawiciele wszystkich narodów wchodzących w skład Imperium Babilońskiego. Jest niemal pewne, że w zgromadzeniu tym brał udział również przedstawiciel Judei. Marionetkowy władca w osobie króla Sedekjasza. Jak wiadomo z relacji Daniela, który nawiasem mówiąc z niewiadomych nam przyczyn nie był obecny na poświęceniu posągu, na dźwięk instrumentów muzycznych, całe to szacowne zgromadzenie reprezentujące wszystkie narody imperium upadło na twarz, oddając pokłon i boską cześć Posągowi. Wszyscy Oprócz trzech Judejczyków, Ananiasza, Mischaela i Azariasza. Trzech, których kolana nie ugięły się, a serca pozostały niewzruszone dzięki niezachwianej wierze i umiłowaniu niewidzialnego. Ich wybór, aczkolwiek niełatwy, był prosty. Albo pokłonić się przed kultowym posągiem, Albo pozostać wiernymi swoim przekonaniom i nie pokłonić się, co jednak równoznaczne było z wyrokiem śmierci. Wybrali śmierć. Kiedy oznajmili królowi, że jego bóstw czcić nie będą, a złotemu posągowi, który wzniósł się, nie pokłonią, praktycznie przypieczętowali swój los. Wkrótce potem owi niezłomni bohaterowie wiary znaleźli się w samym środku płomieni ogromnego pieca. I tylko bezpośrednia interwencja nieba sprawiła, że ani ogień, ani temperatura nie były w stanie im zaszkodzić. Sam Boży syn przybył, aby ocalić tych, dla których bezkompromisowa wiara i wierność Najwyższemu były cenniejsze. Nad życie. Jakże zdumiewającym jest fakt, że Bóg nie przybył, aby ratować swojej świątyni i miasta przed najazdem Babilończyków, jednak przybył na ratunek owym skromnym i bezgranicznie mu wiernym młodzieńcom. Niewątpliwie drodzy. Historia, która wydarzyła się na równinie dura, ukazuje jeden z największych triumfów wiary w długiej. I jakże mrocznej historii wielkiego boju. Jest to też historia, która potwierdza fakt, że Bóg zawsze jest ze swoim ludem, a zwłaszcza wtedy, kiedy lud ten doświadcza ucisku. Wprawdzie nie szczędzi mu doświadczeń, jednak w doświadczeniach tych zawsze go wspiera. Niewątpliwie aby odnosić zwycięstwa trzeba pozostawać w stałej duchowej łączności z Bogiem jednak bywa często i tak że aby spotkać Boga trzeba przejść przez rozpalony piec doświadczeń jak burza oczyszcza powietrze czyniąc widocznym dalekie horyzonty tak ucisk i doświadczenia odsłaniają przed oczyma duszy to co dotąd było Niewidzialne. Dotychczas ci młodzi Hebrajczycy jedynie słyszeli o Bogu oraz Jego mocy. Teraz jednak spotkali go i ujrzeli twarzą w twarz. Osobiście, podobnie jak niegdyś Job, przekonali się o jego dobroci, miłości i potędze. Jak piec złotniczy. Topi złoto, aby oddzielić od szlachetnego kruszcu wszelkie zanieczyszczenia, tak doświadczenia oczyszczają charakter i usuwają wszelkie ułomności ducha. Dlatego z ufnością możemy spoglądać w przyszłość, wiedząc, że niezmienny Bóg jest zawsze taki sam. Wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Jeśli pozostaniemy mu wierni, to w godzinie doświadczeń zjawi się osobiście, aby nas posilić i zapewnić zwycięstwo. Wydarzenia z równiny Dura ukazują również, jaką tak naprawdę była ta na pozór tolerancyjna, ekumeniczna społeczność Babilonu z jedną uniwersalną religią, a była niestety totalitarnym i bałwochwalczym. Systemem. Jednak, czy to, co wydarzyło się 26 wieków temu na równinie dura, ma jakieś głębsze znaczenie dla nas, żyjących u kresu wieków? Owszem, drodzy, ma znaczenie i to niemałe. Okazuje się bowiem, iż to, co będzie się działo w dniach bezpośrednio poprzedzających powrót Jezusa Chrystusa na ziemię, będzie lustrzanym odbiciem tego, co wydarzyło się na równinie Dura. Wiele wskazuje na to, że będący pod wpływem potężnych, demonicznych sił, król Nebukadnezar, w najśmielszych nawet wyobrażeniach, nie zdawał sobie sprawy z tego, iż jego złoty posąg, był swoistą antycypacją apokaliptycznego obrazu bestii, który przed powtórnym przyjściem Chrystusa zostanie ukazany światu. I wówczas ponownie wszyscy mieszkańcy Ziemi, podobnie jak na równinie Dura, zmuszeni zostaną do złożenia pokłonu obrazowi bestii i to pod groźbą kary śmierci. W ten oto sposób. historia sprzed 26 wieków powtórzy się raz jeszcze. W jakich okolicznościach do tego dojdzie oraz jak daleko jesteśmy od tych finałowych momentów historii, to pytania, na które spróbujemy znaleźć teraz odpowiedź. Tym niemniej. już teraz mogę powiedzieć, że bardzo wiele wskazuje na to, iż historia z równiny Dura powtórzy się w bardzo nieodległej przyszłości. Wydarzenia w otaczającym nas świecie świadczą jedno, jednoznacznie o tym, że moce ciemności w porozumieniu i we współpracy z ziemską elitą religijno-polityczną, właśnie teraz na naszych oczach, przygotowują scenę tej Ziemi do ostatniego już aktu w mrocznym dramacie wielkiego konfliktu wieków. Przenieśmy się zatem teraz do księgi Apokalipsy. I jej trzynastego rozdziału, ponieważ właśnie tam znajdziemy kluczowe dla naszego dzisiejszego rozważania wersety czternasty i piętnasty, w których znajdujemy następujące informacje. I zwodzi mieszkańców Ziemi, namawiając mieszkańców Ziemi, aby uczynili obraz, tudzież podobiznem bestii, która ma ranę od miecza, lecz pozostała przy życiu. I pozwolono jej ożywić obraz bestii, tak, że przemówił obraz bestii i sprawił, że ci, którzy nie pokłonili się obrazowi bestii, zostali zabici. Kochani, ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że dla większości z Was, wnikliwych studentów Słowa Bożego, przeczytany tekst jest w pełni zrozumiały. Tym niemniej, Mam świadomość i tego, że są również i tacy, którzy nie mają aż tak rozległej wiedzy teologicznej. Dlatego jest rzeczą konieczną, abyśmy w takim telegraficznym chociażby skrócie nakreślili teraz kulisy owego wielkiego boju, który opisuje ta niezwykła księga. Tym bardziej, że napisała, napisana została językiem symboli. Na początek musimy sobie przedstawić kilku Antybohaterów tej księgi. To są takie czarne charaktery owego dramatu, który księga ta ukazuje. Wśród nich postacią nadrzędną jest oczywiście Lucyfer. Lucyfer, który po nieudanej próbie przejęcia władzy nad wszechświatem i wyrzuceniu z nieba od niemal 6 tysięcy lat próbuje ustanowić swoje rządy na ziemi. Jego planem jest wyrwać. Tą planetę spod rządów Boga, władcy uniwersum, i uczynić swoją własną enklawą we wszechświecie. Innymi słowy, Lucyfer chce zburzyć dotychczasowy odwieczny porządek wszechświata, wedle którego całe uniwersum jest własnością Boga Stworzyciela i zaprowadzić swój nowy porządek, wedle którego maleńki skrawek tegoż uniwersum, jakim jest Ziemia, stanie się jego wyłączną własnością. Aby osiągnąć swój cel, Lucyfer stara się przekonać ludzkość, stosując najróżniejsze techniki zwiedzenia, aby ta stanęła po jego stronie, wybierając jego jako swego pana. Tych zaś, których nie da się w żaden sposób przekonać ani zwieść, gotowy jest oczywiście wyniszczyć. Jednocześnie Lucyfer ma świadomość tego, że Chrystus niebawem już powróci na Ziemię, aby wybawić swój lud i przejąć panowanie nad Ziemią, jedyną we wszechświecie zbuntowaną planetą. Stara się więc za wszelką cenę zbudować potężną koalicję, która poprze jego aspiracje do panowania nad Ziemią. Koalicję, która wystąpi przeciwko powracającemu Chrystusowi oraz przeciwko tym mieszkańcom Ziemi, którzy wciąż pozostają wierni prawowitemu władcy. W Księdze Apokalipsy szesnastym rozdziale i wersetach od 13 po 14 proroczym językiem, Pan zapowiedział ustami apostoła Jana. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka, z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. A zatem Słowo Boże zapowiada, Iż na ostatnim etapie wielkiego konfliktu wieków powstanie trójprzymierze, w skład którego wejdą smok, zwierzę i fałszywy prorok to jest Lucyfer, instytucja papiestwa rzymskiego oraz doprowadzony do upadku protestantyzm, czyli ten protestantyzm, który zaprzestał protestu i powraca na łono swej duchowej matki, zwanej Wielką Nierządnicą. Informuje także, że wszyscy owi trzej antybohaterowie są zdemonizowani i za sprawą tychże demonicznych sił próbują przekonać królów Ziemi, to jest ludzi, którzy rządzą narodami i światem w wymiarze świeckim, aby przyłączyli się do ich koalicji w celu urzeczywistnienia idei lucyferycznego nowego porządku świata. O demonicznym charakterze owych antybohaterów mówi również 18 rozdział Księgi Apokalipsy, gdzie werset drugi informuje. Upadł, upadł wielki Babilon. I stał się siedzibą demonów, kryjówką wszelkiego ducha nieczystego. Niewątpliwie drodzy. Są to informacje absolutnie porażające, uświadamiające nam, że elity religijno-polityczne otaczającego nas świata są totalnie zdominowane przez demoniczne moce świata ciemności. A jeśli tak jest, to znaczy, że musimy być przygotowani na najgorsze i nie możemy się dziwić temu, co już jest, ani temu. Co jeszcze nadejdzie, ponieważ ludzie będący owładnięci duchem demonów tu ludzie zdolni do prowadzenia najbardziej wyrafinowanej gry oraz najbardziej bezwzględnych działań. Owych apokaliptycznych antybohaterów znajdujemy również w XIII rozdziale Księgi Apokalipsy, gdzie występują pod postacią dwóch zwierząt, tudzież bestii. Bestia pierwsza wychodząca z morza reprezentuje wspomnianą już wcześniej religijno-polityczną instytucję papiestwa, która przez 1260 lat swej średniowiecznej supremacji dysponowała władzą niemal absolutną. Supremację tą przerwały dopiero wojska francuskie z rozkazu Napoleona w roku 1798, które wkroczyły do Rzymu, uwięziły papieża i rozwiązały państwo kościelne. Tekst XIII rozdziału Apokalipsy nazywa to wydarzenie „śmiertelnym zranieniem, które jednak zostanie z czasem zagojone”. Z kolei Bestia Druga, wyłaniająca się z Ziemi, reprezentuje elity polityczne, finansowe oraz religijne protestanckiej Ameryki. Ameryki, która stwarza wprawdzie pozory łagodności Baranka, jednak w rzeczywistości jej działania mają charakter agresywny i coraz bardziej totalitarny. Dla niektórych. Teza ta może się wydawać nieco chybiona, a to dlatego, iż Stany Zjednoczone Ameryki swój prawdziwy charakter ukrywają pod maską szczytnych idei, takich jak demokracja i wolność obywatelska, wynikająca chociażby z karty praw człowieka. To właśnie symbolizują owe rogi baranka na głowie drugiej bestii. Jest to jednak tylko i wyłącznie maska. Z tekstu XIII rozdziału dowiadujemy się również, że śmiertelne zranienie pierwszej bestii z czasem zostanie wygojone, zaś cały świat w podziwie pójdzie za nią. Druga bestia z kolei będzie robić wszystko, aby rosło znaczenie i pomyślność bestii pierwszej. Stąd też z wersetów 14 i 15 dowiadujemy się, iż druga bestia zwodzić będzie mieszkańców Ziemi, namawiając mieszkańców Ziemi, aby uczynili obraz bestii, która ma ranę od miecza, lecz pozostała przy życiu. I pozwolono jej ożywić obraz bestii. Tak. Że przemówił obraz bestii i sprawił, że ci, którzy nie pokłonili się obrazowi bestii, zostali zabici. Innymi słowy, bestia druga zwodzi mieszkańców ziemi. Czyli zgodnie z definicją słowa zwodzi, celowo wprowadza kogoś w błąd. Prowadzi nieczystą grę, aby osiągnąć pewne ukryte cele, których nie chce na tym etapie Ujawnić. Krótko rzecz ujmując, tekst ten mówi nie o teorii spiskowej, lecz o klasycznym spisku, który jest faktem, ponieważ spisek, zgodnie z definicją, to tajne porozumienie grupy osób dla osiągnięcia określonego celu. Z dalszej części tekstu Dowiadujemy się, iż druga bestia namawiać będzie, czyli podejmować będzie usilne starania, aby przekonać mieszkańców Ziemi, co wyraźnie sugeruje, że wydarzenia te będą miały charakter globalny. I teraz, do czego namawia druga bestia mieszkańców Ziemi? Namawia. Aby stworzyć coś w rodzaju obrazu tudzież podobizny pierwszej bestii, która wprawdzie na pewnym etapie historii została zraniona, ale jednak pozostała przy życiu. Tekst informuje również, iż plan stworzenia podobizny pierwszej bestii powiedzie się i ostatecznie wszyscy mieszkańcy ziemi będą przymuszeni do tego, by jej się Pokłonić innymi słowy, uznać jej autorytet. Czym zatem jest ów obraz, tudzież podobizna owej pierwszej bestii? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, posłużę się pewnym przykładem z codziennego życia. Otóż, kiedy patrzymy w lustro, co widzimy? Widzimy swoje lustrzane odbicie. Albo inaczej widzimy swoje podobieństwo, widzimy siebie, widzimy swój wierny obraz. A zatem apokaliptyczna próba stworzenia, stworzenia obrazu, tudzież podobizny pierwszej bestii, to próba stworzenia czegoś, co już kiedyś było, potem być przestało, a teraz z jakiegoś powodu ktoś chce, aby to powróciło. W takim razie zobaczmy teraz, co już kiedyś było, a co znów ma być. W tym celu przyjrzyjmy się kilku głównym cechom średniowiecznej supremacji papiestwa, które ukrywa się pod symbolem pierwszej bestii. Cechy te to po pierwsze. Alians Kościoła i Państwa, które to państwo było ustawodawczym i zbrojnym ramieniem papiestwa. Po drugie, stosowanie przemocy w celu wymuszenia posłuszeństwa. I wreszcie po trzecie, forma sprawowanej władzy, a była to władza absolutna, czyli taki rodzaj rządów, w których zwykły, mały człowiek nie miał. Nic do powiedzenia. I to właśnie jest tym, co już było i co znowu ma być. Obraz bestii bowiem to wierne odbicie średniowiecznego modelu świata opartego na Unii Kościoła i Państwa, Unii wywierającej ustawiczną presję na swoich obywateli w celu przymuszenia ich do posłuszeństwa narzuconym przepisom religijnym wbrew. Własnemu sumieniu. Nie ulega wątpliwości, że właśnie teraz, na naszych oczach, ów obraz bestii budowany jest pod postacią nowego porządku światowego, zaś jego integralną częścią jest lansowany przez Światowe forum ekonomiczne oraz jego przewodniczącego Klausa Schwaba wielki reset, po którym już nic. Totalnie nic nie będzie takie, jak do niedawna było. Właśnie teraz dokonuje się to wielkie przemodelowanie świata, w ramach którego budowana jest nowa, uniwersalna, globalna i co najbardziej przerażająca, lucyferyczna religia, która nie ma już nic wspólnego z chrześcijaństwem. Jest więcej niż pewne, że nowa formuła religijna oparta na unii Kościoła i Państwa oraz elit światowej finansjery represjonować będzie wszystkich, którzy nie będą chcieli iść na kompromis w sferze sumienia. W tym celu rządzącym potrzebny będzie szeroki wymiar władzy nad społeczeństwem, dlatego od pewnego już czasu systematycznie odbierane nam są podstawowe prawa obywatelskie. Niewątpliwie. Świat jest placem wielkiej przebudowy, zaś kluczową rolę w tworzeniu apokaliptycznego obrazu bestii odgrywają elity polityczne, finansowe oraz religijne protestanckiej Ameryki. Na naszych oczach wypełniają się ostatnie proroctwa Biblii, w tym również i to z 17 rozdziału Księgi Objawienia, które zapowiada, iż w dniach poprzedzających powrót Jezusa Chrystusa na Ziemi zrodzi się polityczno-religijny totalitaryzm na wzór tego, jaki miał miejsce w Babilonie 26 wieków temu. Władza zarówno polityczna, jak i religijna nad światem. Przekazana zostanie w ręce tego, którego proroctwo określa człowiekiem grzechu i niegodziwości. Te pełne dramaturgi wydarzenia zostały ukazane Janowi, a ten opisał je w następujących słowach: A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa. Lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Gwoli wyjaśnienia: Dziesięciu królów to oczywiście symbol świeckiej elity rządzącej światem, zrzeszonej w takich organizacjach jak chociażby Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowe Forum Ekonomiczne czy Grupa Bilderberg. Ci zaś mówi proroctwo mają jeden tylko zamysł aby potęgę swą i władzę oddać bestii i tak też zrobią świat jest bardzo bliski tego przełomowego wydarzenia zaś Watykan papieża Franciszka jest w pełni gotowy aby ową globalną władzę przejąć i sprawować doktor Malachiasz Martin, nieżyjący już katolicki, duchowny i ex Jezuita, który przez kilka lat pracował w Watykanie jako członek papieskiego grona doradczego, w swojej bezcelerowej książce zatytułowanej Kluczy Krwi napisał Papiestwo walczy dziś o podwójną władzę oraz autorytet nad każdym z nas indywidualnie i nad wszystkimi razem, nad całymi sześcioma miliardami ludzi. Papież bowiem widzi siebie nie jako jednego z wielu przywódców światowych, ale jako tego, który z racji swego stanowiska powinien być najwyższym autorytetem religijno-politycznym świata. A zatem cel papiestwa jest jasno Określony. Jego pragnieniem i dążeniem jest odzyskanie władzy absolutnej, to jest takiej władzy, jaką papieństwo posiadało w trakcie niemal 1260 lat swej średniowiecznej supremacji nad światem. Czy jest blisko osiągnięcia tego celu? Owszem. I to bliżej, niż nam się wydaje. Ellen White. Przed ponad stu laty w kolejnym bezcelerowym dziele, jakim niewątpliwie jest książka "Wielki Bój", zapisała takie oto profetyczne słowa: "Potajemnie i bez wzbudzania podejrzeń Rzym wzmacnia swoje siły, aby osiągnąć zamierzone cele, gdy nadejdzie stosowny do tego czas. Pragnie jedynie władzy, a ta jest mu obecnie". Przekazywana. Wkrótce ujrzymy i odczujemy skutki tego, co Rzym zamierza. Kto będzie posłuszny i wierny Słowu Bożemu, ściągnie na siebie prześladowanie i potępienie. Rzym papieski pragnie jedynie władzy, a ta jest mu obecnie przekazywana. W konsekwencji, jak opisał to prorok Jan, na innym miejscu swej księgi pójdzie za ową bestią w nieskrywanym podziwie cała ziemia. Cała, za wyjątkiem tych, którzy, podobnie jak owi hebrajscy młodzieńcy na równinie Dura, nie zegną swoich kolan przed człowiekiem niegodziwości. Za wyjątkiem tych, Którzy nie pozwolą narzucić sobie fałszywego dnia kultu pod postacią pogańsko-papieskiej niedzieli, którzy nigdy nie pójdą na kompromis z grzechem, za wyjątkiem tych, którzy żyją życiem wiary i wiernie podążają za barankiem, a z obranego kursu na niebo nigdy nie zejdą. Oni bowiem wiedzą, że jeszcze tylko mała chwila. A przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój, mówi Pan ustami apostoła, przez wiarę żyć będzie. Jeśli jednak się cofnie, nie będę miał w nim upodobania. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują i giną, lecz z tych, Którzy wierzą i zachowują życie. Nadciąga potężny duchowy sztorm. Coraz więcej złowieszczych, ciemnych chmur pojawia się nad naszymi głowami, a w sercu rodzi się jedno pytanie: jak przetrwać najmroczniejszy okres w historii tej Ziemi? Tylko przez wiarę, mówi Pan. Tylko ci, którzy żyją życiem wiary, przetrwają i okażą się zwycięzcami. Tylko ci, którzy z drogi wiary nie zejdą aż do końca. Tak więc, drodzy, Życzę sobie i Wam, abyśmy już dziś, nie zwlekając ani dnia dłużej, zaopatrzyli się w taki rodzaj wiary, jaki posiadali Ananiasz, Miszał i Azariasz. Wiary żywej i bezkompromisowej, bo tylko ten rodzaj wiary gwarantuje ostateczny triumf. Niech Boży pokój i Boże błogosławieństwo pozostanie z Wami, a jeśli Bóg pozwoli, to niebawem kontynuować będziemy ten temat, ukazując w jaki sposób dzisiaj na naszych oczach wypełnia się proroctwo z 13 rozdziału Księgi Apokalipsy.